wiesz, sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej. Podoba mi się ten pomysł. Chętnie pomogę. Crane, powiem szczerze, że nie do końca tego oczekiwałem. Mamy pomóc ludziom przetrwać. Może powinieneś usiąść i trochę odpocząć czy coś? Podoba mi się ten pomysł. Chętnie pomogę. Crane, tego mi było trzeba. Świetne. Pomyślałem sobie, że może powinniśmy to kiedyś powtórzyć. Wiesz, pokazać inne scenariusze. Raz jeszcze dzięki, Crane. Do zobaczenia. Wow! Teraz mogę odbierać sygnał ze wszystkich dzielni. Cześć. Znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawood usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kret.
Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę. To niedaleko stąd, tylko że wiesz, sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki! No i oczywiście... Tak, widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny, żeby trochę podreperować stan zapasów żywności. Ale nikt nie ma pojęcia, jak się za to zabrać. Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie. Nigdy jej nie czytałem. Nosi tytuł Uprawa warzyw dla opornych. Czy jakoś tak. Powinna być w biblioteczce, ale wiesz, może będziesz musiał jej poszukać. Gdybyś się nie pojawił, te gryzonie poszatkowałyby mnie na amen. Tysiąc jeden potraw z bananów?
mówił o półce. Jak przeżyć na samych falafelach? Instrukcja obsługi odtwarzacza DVD. Wielka księga death metalu. Proste techniki wyrywania lasek. Mokry sen. Pierwszy romans dla hydraulików. Jezu. Jak wyglądać dobrze po 40? Zrób to sam. Maska z głowy konia. Jak w 2013. Dżungla dużych dupeczek. Nieźle. Sadź by jeść, czyli poradnik uprawiania warzyw dla ciepłych kluch. To ta. Crane, to ty zgłosiłeś się do kontaktów z Raisem, prawda? Przyznaję się bez bicia. Masz do mnie jakąś sprawę? Sądzę, że wiem o nim coś ciekawego. Może ci się to przyda, a może nie. Okej, dajesz. Nie widziałem tego na własne oczy, więc możesz to uznać za plotkę. Ale to dotyczy jego brata, Hassana. Słyszałem o Hassanie. Umarł, prawda? A Rais win za to GRE. I słusznie. Hassan poruszał się na wózku. I był jedyną osobą na świecie, o którą Rais się troszczył. Hassan miał łagodzący wpływ na brata. Kiedy Rais wpadał w wojenny szał, Hassan jako jedyny potrafił go namówić, żeby poszukał pokojowego rozwiązania. A kiedy wybuchła epidemia, Rais zażądał od GRE, żeby ewakuowali Hassana w pierwszej kolejności. I nie zrobili tego? Z powodu politycznych przepychanek. Ministerstwo rzucało GRE kłody pod nogi i wszystko się opóźniło. A w międzyczasie Hassana zabiły zombie. GRE mogła ewakuować Hassana natychmiast. Zdecydowali się jednak tego nie robić. A teraz Rais stracił swój moralny kompas. I może bez przeszkód dawać upust swojemu choremu sadyzmowi. A więc Rais ma na pieńku z GRE. A ty mówisz, że ma rację? Nie usprawiedliwiam go. Jest bezlitosnym gangsterem i plagą dręczącą to miasto. Chcę tylko, byś zrozumiał wroga, z którym bez wątpienia będziesz musiał się zmierzyć. Rozumiem. Dzięki. Ludzie liczą na twoją pomoc. Proszę, nie przyglądaj się bezczynnie. Zrób coś dla nich. Masz moje okulary i do tego znalazłeś książkę? Świetnie! Dobry Boże, ależ te okulary brudne. Coś ty z nimi robił. Nieważne. To bez znaczenia. Proszę, weź przyjmij to za fatygę. W eterze słychać teraz więcej głosów. Dlaczego zombiaki nie lubią kotów? Co to za idiotyczne pytanie? Wyluzuj!